Cześć, tutaj Justyna Świetlicka. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Owsiana, audycji, w której poruszam temat diety, aktywności fizycznej, szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ekologii, podróży i rozwoju osobistego. Dzisiaj w moim studio w Milford Sound, a właściwie to nawet nie jest studio, bo to jest mieszkanie Janusza i Magdy. Cześć Janusz, cześć Magda. Cześć. Hejka. Dzisiaj będziemy nagrywać kolejny odcinek z serii o szczęściu. Seria o szczęściu bardzo przypadła Wam do gustu i mi zależy na tym, żeby znajdywać też do tej serii osoby nie tylko pracujące w internecie, chciałam powiedzieć podróżujące po świecie, ale Wy w sumie jesteście podróżujący po świecie, zaraz o tym porozmawiamy, ale chciałabym pokazywać różne perspektywy. Ja poznałam Janusza i Magdę przez przypadek. Magda odezwała się do Ani podczas naszej podróży po Nowej Zelandii. Zaproponowaliście nam nocleg, my nadużywamy gościnności. Jesteśmy tutaj już czwarty dzień chyba, dosyć długo i przez te kilka dni zdążyłam Was może nie trochę bliżej poznać, ale zauważyć Wasze podejście do życia i muszę przyznać, że to Wasze podejście do życia mi bardzo imponuje. Ale zanim o tym, co mi imponuje i o tym szczęściu, to powiedzcie może kilka słów o sobie. Janusz, Magda, może od Magdy zaczniemy. Kim jesteś i czym się zajmujesz? No więc ja teraz głównie zajmuję się podróżami już drugi rok, ale mam w planach wrócić do Polski niedługo, ponieważ studiuję psychologię i mam jeszcze przed sobą 2 lata studiów. Jakie masz pasje, Magda, tak prywatnie też? Uwielbiam na pewno kawę, jest to jedna z moich, no oczywiście poza podróżami, jest to jedna z moich takich większych zajawek. Zawsze kochałam też teatr i aktorstwo. To jest też coś, co bardzo, bardzo, bardzo mnie nakręca i co kocham robić. Niestety teraz w podróży trochę mam mniej jakby miejsca na to w swoim życiu, ale myślę, że po powrocie do Polski wciąż gdzieś tam będzie to. No to myślę, że jak lubisz teatr, aktorstwo, no to social media stoją przed tobą otworem. Tam można naprawdę nieźle pograć, zagrać i robić fajne rzeczy i też artystycznie po prostu tworzyć różne rzeczy i w ten sposób to traktować. Janusz, kim jesteś? Czym się zajmujesz? No to tu nie zaskoczy, że również sporo podróżuję aktualnie i właśnie z Magdą te ostatnie 2 lata jesteśmy w podróży. A tak przed tym to skończyłem studia powiązane z analizą danych i pracowałem w zawodzie blisko 3 lata, może nawet ponad 3 lata. Moją właśnie główną pasją jest podróżowanie i gotowanie. Te podróże towarzyszą mi od dawna, bo przez wiele lat też podróżowałem co roku żukiem w różne odległe zakątki Europy. I to była taka moja pasja, którą tak naprawdę przez pół roku wcześniej już planowałem, gdzie jedziemy, co zrobimy, zbierałem ekipę i tak to mnie niesie w sumie. To może jeszcze wrócimy do tych podróży żukiem, bo jak ja o tym usłyszałam, to myślałam, że tutaj spadnę z tego krzesła, bo w ogóle nie wyglądałeś mi też na taką osobę, która robi takie szalone rzeczy, bo dla mnie taka podróż to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo szalony pomysł. I trzeba też powiedzieć, że wy nie zajmujecie się tymi podróżami na pełen etat. Podróż to jest jakaś taka zajawka, pasja, którą realizujecie, ale tak naprawdę zarabiacie na nią nie w internecie, tak jak osoby, z którymi do tej pory też rozmawiałam i ja też ostatnio dostałam takie pytanie w Q&A-u o to, czy byłabym taka szczęśliwa, gdybym nie miała tyle pieniędzy na podróże, gdybym miała ich mało i nie mogłabym jeździć w egzotyczne kierunki, a Wy pokazujecie, że nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby jeździć w egzotyczne kierunki, że tak naprawdę można zarobić te pieniądze będąc w tym egzotycznym kierunku. Skąd Wy macie pieniądze na pobyt w Nowej Zelandii i gdzie byliście wcześniej? Bo to też bardzo ciekawe, bo to są kierunki, które kojarzą nam się z bardzo dużym wydatkiem finansowym i ktoś może sobie pomyśleć, nie, to jest egzotyczny kierunek, nie mam na to pieniędzy, nie mogę zrealizować takiego marzenia. No to pieniądze nie biorą się znikąd, więc ja akurat miałem tą może lepszą sytuację od Magdy, ponieważ pracowałem w zawodzie, co wiązało się z lepszym wynagrodzeniem, więc ze swoich oszczędności byłem w stanie uzbierać pewien budżet, który mi pozwolił wyruszyć w podróż. Ale Magdę kosztowało to pracę jednocześnie w 3 miejscach przez całe wakacje, ale osiągnęliśmy swój cel, wyruszyliśmy w podróż i wybraliśmy taki kierunek, który pozwolił nam na pracę za bardzo dobre pieniądze, czyli najpierw to była Australia, teraz jest to Nowa Zelandia i potem możemy zbierać szybko oszczędności, żeby je wykorzystywać i odkrywać tutejsze zakątki albo lecieć w jakieś właśnie
egzotyczne kierunki jeszcze dalej. Mhm. To zaraz może też porozmawiamy o tym, co robicie, bo to jest bardzo ciekawe. A ja na początek mam też taką rundkę kilku pytań. Mam tutaj 6 pytań, które chciałabym, żebyście odpowiedzieli tak, co wam podpowiada serce, tak bardzo intuicyjnie, co wam pierwsze przychodzi do głowy i możecie wybrać sobie tutaj kolejność, jak będziecie odpowiadać. Możecie też odpowiadać tutaj chórkiem, bo wydaje mi się, że niektóre pytania mogą takie być. Pierwsze pytanie. Czy jesteście szczęśliwymi ludźmi? Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem? Bardzo. No, zdecydowanie. Za co jesteście wdzięczni? Ja jestem bardzo wdzięczna na pewno tak na co dzień, że mogę się tym szczęściem dzielić z innymi, z moimi przyjaciółmi, z osobami, które spotykam na co dzień. Z obcymi. Z obcymi też czasami się tak może zdarzyć, ale myślę, że tak, zdecydowanie to jest coś, za co jestem wdzięczna. Ja jestem na pewno wdzięczny za to, że jestem zdrowy, za to, że mam ludzi, którzy mnie otaczają i darzą mnie wielką miłością, i tu mówię o rodzinie i przyjaciołach. Aha. Oczywiście Magdzie i nie tylko, bo też od większości ludzi, których spotykam na swojej drodze, spotykam właśnie ogromną dobroć i za to jestem taki właśnie szczęśliwy, że ta dobroć mnie niesie. Mhm. Myślę, że to jest dobra karma, którą sobie robicie, bo nie wiem, jak inaczej nazwać zaproszenie obcych ludzi do swojego małego domku w Milford Sound i jeszcze gotowaniu obiadów, bo właśnie Janusz wspominał na początku, że jego pasją jest gotowanie i dzisiaj jadłyśmy naprawdę pyszną zupę przygotowaną przez Janusza. Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Mówiłam, że będą trudne pytania. Miłość. Też jest to ważne, ale wydaje mi się właśnie, że jeszcze ważniejsze może jest to takie akceptowanie samego siebie. Ważne jest dla mnie to, że totalnie jakby lubię siebie, przez co mogę dać to drugiej osobie, z którą jestem na co dzień. I też to, że jakby mam możliwość bycia tym, kim chcę. Tak, że mogę wybrać, mam ten przywilej i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Ojejku, jaka piękna odpowiedź. Nie wiem, czy ty to przebijesz. No jeszcze, to jest bardzo dobra odpowiedź, ale ja jeszcze bym dodał, że właśnie, no to trochę nawiązuje do tego, ale wykorzystywanie możliwości, które nas otaczają i czerpanie z tego życia. Ponieważ ja wielokrotnie też na przykład widzę, szczególnie bym powiedział wśród pokolenia moich rodziców, osoby, które z ogromną taką pozytywną zazdrością, z takim wsparciem patrzą na to, co ja robię, bo wiem, że oni by też chcieli to zrobić, kiedyś nie było tej możliwości, a ja teraz mogę korzystać z tego życia no, pełną parą, więc czemu by tego nie robić? Czemu by nie korzystać ze wszystkich możliwości, które... I fajnie, że patrzą na to z takiej perspektywy, bo ja się raczej wśród starszych ludzi spotykam z niezrozumieniem. W sensie, po co ty to robisz? Dlaczego jedziesz na drugi koniec świata? Dlaczego nie macie na święta? I tak dalej, więc no, wiadomo, różne są perspektywy, ale fajnie, że spotykasz się po prostu z taką perspektywą. Najlepsza rada, jaką w życiu usłyszeliście? Robi się coraz trudniej. To jest chyba najtrudniejsze pytanie chyba, tak. I będą jeszcze dwa łatwe. Mi od razu przychodzi na myśl, może to jest trochę banalne, ale mój tata zawsze mi powtarzał, od kiedy byłam małym dzieckiem i to gdzieś tam mi towarzyszy przez całe życie, żebym zawsze była sobą i że to jest najważniejsze. Przez wiele lat tego nie rozumiałam i jakby nie wiedziałam w sumie, czemu mi to mówił, ale im jestem starsza, tym bardziej widzę, że to była dobra rada i to jest piękne móc się z taką myślą wychowywać. Mhm. I tej rady staram się słuchać i coraz bardziej odkrywać to, kim jestem i po prostu nie bać się być sobą. Super, piękna rada. Mi do głowy przyszło, ja przez 10 lat byłem harcerzem i jednym z takich motto scoutingu ogólnoświatowego jest, który wypowiedział założyciel Robert Baden-Powell, żeby zostawić świat odrobinę lepszym, niż go zostaliśmy. O, ja się popłaczę, taki od... Boże, to jest takie piękne. Piękne, bardzo fajna rada. Czym jest dla ciebie sukces? Ja może znowu się powtórzę, ale myślę, że dla mnie takim największym sukcesem, bo też o tym teraz dużo myślę, jestem w takim momencie życia, w którym mam w tym momencie też ten przywilej wyboru tego, kim chcę być i co, jak moja przyszłość będzie wyglądała. I myślę, że właśnie dla mnie takim sukcesem jest życie w zgodzie po prostu ze sobą, ze swoimi wartościami i myślę, że takie życie byłoby dla mnie właśnie no, ogromnym sukcesem.
Super. To dla mnie sukcesem właśnie jest bycie szczęśliwym i to też się może odrobimy na powtórze, ale czerpanie z tego życia. Żeby też nie dążyć za czymś przez całe życie, za jakimś nieosiągalnym celem i być zapatrzonym w jakiś jeden punkt. Bo to da ci szczęście. Tak, tylko na każdym etapie życia nad tym, co mam akurat, patrzeć na tą pozytywną stronę i czerpać z tego radość. I mam ostatnie, wydaje mi się, że ostatnie proste pytanie. O czym marzycie? Ja zdecydowanie teraz marzę o tym, żeby jak najwięcej podróżować i to jest takie marzenie na tu i teraz, a jeśli miałabym powiedzieć o takim marzeniu długoterminowym, takim bardziej przyziemnym, to myślę, że w tym momencie jest to obywatelstwo australijskie. To jest moje marzenie. Wow! A moim takim marzeniem jest, żeby właśnie pozostać szczęśliwym i żebym nadal potrafił tak dobrze patrzeć na świat i tak się cieszyć z tego wszystkiego. Z mniejszych marzeń mam wiele pomysłów, bardzo wiele, bardzo, bardzo różnych. Szalonych. Tak. Na przykład ja w przyszłości mi się marzy mała chatka nad Biebrzą. Okej, to jest gdzieś na Podlasiu. Tak, na obrzeżu gdzieś Biebrzańskiego Parku Narodowego. Mam wypatrzone parę miejscówek. W których totalnie mógłbym zamieszkać. Mam nadzieję, że kiedyś nie musi być to nic dużego, może być to nawet mała przyczepa kempingowa, a żebym miał miejsce, gdzie mogę sobie pojechać. To jest takie moje jedno malutkie miejsce na świecie. Zastanawiam się, jak do siebie mają się wasze marzenia. Czy to obywatelstwo australijskie i chatka jakoś są do pogodzenia, czy dopiero wyciągamy tutaj jakieś tematy, o których nie rozmawialiście? Myślę, że zdecydowanie tak i jakby rozmowy trwają cały czas na ten temat. Różne scenariusze bierzemy pod uwagę i z tego, co dotychczas udało nam się wynegocjować, to jest to jakoś tam do połączenia. W przyszłości. A czy zdobycie tego obywatelstwa australijskiego jest trudne, jest do zrobienia? Jest to realne w naszym przypadku, obydwojga z nas. Jest to na pewno wymagające dużo czasu, ale jest to możliwe. Tak, jeżeli o takie kryteria, to raczej jesteśmy oboje w stanie je spełnić i to być może nawet w tym momencie już byśmy byli w stanie spełnić kryteria, które by nam pozwalało ubiegać się o te obywatelstwo w przyszłości. A dlaczego chciałabyś mieć to obywatelstwo australijskie? Ja w ogóle, Australia to było pierwsze miejsce na świecie, do którego chyba obydwoje stwierdziliśmy jednogłośnie, że jak przyjechaliśmy, to mieliśmy takie poczucie, że moglibyśmy tutaj mieszkać. Wszędzie indziej bardzo wiele miejsc nam się podobało, wiele miejsc na świecie jakby wspominamy bardzo dobrze, ale Australia była wyjątkowa, była szczególnym miejscem. Też jakość życia tam jest po prostu na innym poziomie i słońce, i energia, i to wszystko po prostu sprawia, że wydaje mi się to po części moje miejsce na ziemi. No to ja jestem bardzo ciekawa, co ja sobie tam pomyślę, bo za jakiś tydzień, troszeczkę więcej, już znajdę się też w Australii, więc nie mogę się doczekać. No i właśnie, my nagrywamy ten odcinek podcastu z małej... Czy to jest w ogóle miejscowość? Ciężko tak to nazwać, bo... Nie. To nawet chyba nie jest miejscowość. Jesteśmy w miejscu, które się nazywa Milford Sound. Jest to... co to w ogóle jest, Janusz? Co to jest? Jakiś fiord? Nie wiem w sumie, jak to nazwać. Jest to być może najpopularniejsza atrakcja turystyczna Nowej Zelandii. Dobrze nazwane. Więc właśnie to jest niesamowite, tak jak tutaj wspomniałeś, że ciężko nazwać to miejscowością, bo jednak tutaj przyjeżdża prawie 1 000 000 osób rocznie, się przewija przez to miejsce. Od 500 do 800 tysięcy mniej więcej tutaj podają. Więc tutaj dziennie są, kilka tysięcy turystów przewija się przez to miejsce w szczycie sezonu, ale wszyscy wieczorem wyjeżdżają i zostaje dosłownie kilka osób tutaj w tym miejscu. A ta atrakcja turystyczna, to miejsce stało się atrakcją turystyczną przez swoje piękno, przez swoje odizolowanie od reszty kraju, ponieważ jest to jedyne miejsce w Nowej Zelandii, gdzie można dojechać drogą i zobaczyć fiord na własne oczy. I trzeba też powiedzieć, że do najbliższej miejscowości jest jakieś 1,5 godziny autem. 120 kilometrów. Dodatkowo jest tam tunel, który jest zamykany na noc, więc można ten tunel przekroczyć tylko do godziny 20. No i nie ma tutaj zasięgu telefonicznego. Wy akurat macie Wi-Fi i też korzystamy z dobrodziejstw tego Wi-Fi. No i rzeczywiście jest tutaj kilka domków, ale... rzecz, która chyba najbardziej charakteryzuje to miejsce, to opady deszczu. Pada tutaj bardzo dużo. Czy od momentu, kiedy tu jesteście, czyli zaczęliście tutaj pracę w połowie grudnia,
Jesteście już tutaj 1,5 miesiąca. Czy codziennie padało? Czy zdarzają się dni, gdzie nie spadnie ani kropla deszczu? Zdarzają się takie dni i muszę powiedzieć, że jak już nie pada, to jak wyjdzie słońce, to ono jest tak mocne, że każdy stara się schować gdzieś w cieniu, ponieważ nie da się wytrzymać. Ja raz zapomniałam na przykład posmarować twarzy chyba przez pierwszą godzinę pracy i miałam po prostu schodzącą skórę przez następne kilka dni. Więc tutaj te warunki są ekstremalne. Ale tak jak mówisz, jednak tutaj takie opady towarzyszą nam praktycznie każdego dnia. I ja jak jestem tutaj w tym miejscu, to mam bardzo duży podziw dla was, bo ja tam sobie mówię w tym moim podcaście, że no, jestem szczęśliwa, staram się zauważyć pozytywne strony, ale po 4 dniach tutaj cieszę się, że stąd wyjeżdżam. W sensie to nie jest niezaprzeczalnie cud natury. To jest przepiękne miejsce, plus jeszcze dzisiaj byłam wspólnie z Anią nurkować w tym miejscu, więc jeśli odwiedzacie Nową Zelandię, będziecie w Milford Sound i macie certyfikat nurka, koniecznie musicie to zrobić. Nie jest to najtańsza atrakcja, ale musicie to zrobić, więc jest to cud natury, ale nie wyobrażam sobie zostać tutaj na dłużej. I to, co u was mnie urzekło, to to, że wy idziecie z uśmiechem do pracy, a wcale nie jest to jakaś praca, o której można by sobie pomyśleć, super ekstra praca, będę wykonywać ją z przyjemnością, bo wy pracujecie na zewnątrz, cały dzień, 8 godzin, codziennie pada, jest mało słońca, jest szaro, są chmury, a wy wychodzicie do pracy zadowoleni i jeszcze się uśmiechacie i się cieszycie, że idziecie do pracy. Jakim cudem? No, dla mnie to jest też niezwykłe doświadczenie, ale od momentu, kiedy tutaj przyjechałam, jest to dla mnie po prostu inny level życia w zgodzie z naturą i przy naturze i w naturze, bo od momentu, kiedy po prostu wkroczyliśmy do tego lasu, który otacza ten fiord, to ja nie mogłam po prostu wytrzymać zachwytu przez wszystkie porosty, przez tą zieleń, która nas otacza. I muszę przyznać, że no, my wykonujemy pracę parkingowych, czyli jest to bardzo prosta praca. Rzeczywiście myślę, że mało kto o niej marzy. Ale ja nigdy wcześniej nie czułam takiego sensu w tym, co robię. Dla mnie to jest niesamowite, bo ja odkrywam tutaj, że mogę pracować wręcz dla natury. W momencie, kiedy pomagam ludziom się odnaleźć, znaleźć im drogę, której szukają, fizycznie sprzątając po prostu to miejsce wieczorami, zbierając śmieci po turystach, ja patrzę w górę i po prostu czuję, że no, jestem tutaj dla Matki Ziemi. I to jest niesamowite, bo chyba pierwszy raz w życiu mam pracę, w której czuję tak ogromny sens. Mimo, że jest to bardzo proste i przyziemne zajęcie, ja nigdy wcześniej nie miałam takiego uczucia i mimo tej pogody, mimo dyskomfortu, który nas spotyka, to jest to dla mnie po prostu jedno z lepszych doświadczeń w życiu. Myślę, że część osób, które pracują w korporacjach w Warszawie, nie czują zbyt dużo sensu robiąc to, co robią, powinni tu się wybrać do tej Nowej Zelandii, popracować trochę na zewnątrz, blisko natury i może by się zmieniło trochę podejście do tego, co robią. A czy ty musiałaś szukać w jakiś sposób tego sensu i wiedziałaś, że kurczę, będę pracować jako parkingowa, to jest bardzo proste zajęcie. Z mojej perspektywy, bo ja też byłam na work and travel w USA i przez 3 miesiące pracowałam w parku rozrywki i muszę przyznać, że ja byłam bardzo nieszczęśliwa w tamtym momencie, bo sprawdzałam, czy dzieci są wystarczająco wysokie, żeby wejść na kolejkę, wciskałam guzik start albo zapinałam pasy. I tak codziennie, tylko myślę, że tutaj jest trochę ta różnica, że wy macie taki układ w swojej pracy, że pracujecie 10 dni i macie 4 dni wolnego, więc macie też tą wolność, wyjeżdżacie, macie swoją kuchnię, jesteście ze sobą, więc to jest trochę inaczej. Ja mieszkałam w dormitorium z 3 innymi osobami, pracowaliśmy 6 dni w tygodniu po 10 godzin, czasami 12 od otwarcia do zamknięcia i tak naprawdę byliśmy pośrodku niczego, bez samochodu i przez 3 miesiące to była tylko i wyłącznie praca, więc pracę wspominam bardzo źle i właśnie ja nie widziałam sensu w tej robocie, tylko wiedziałam, że muszę to zrobić, żeby zarobić pieniądze, bo miałam ten cel, podróże. Tylko i wyłącznie to się liczyło. Jak jest u was? Czy wy szukaliście jakiegoś sensu w tej pracy, czy po prostu wiecie, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić na dalsze podróże? No to ja myślę, że na przykład duży udział w tym też mieli ludzie, którzy nas tu wprowadzili i z którymi pracujemy, bo nasi szefowie, mówiąc, ale przede wszystkim patrząc na nich, my czuliśmy, że oni
trochę się czuję jak tacy strażnicy tego miejsca, że często oni wykraczają poza swoje obowiązki pracy tutaj, ale starają się właśnie dbać o to miejsce, o to piękno, które nas otacza i z miłością nam o nim opowiadali. Że idziemy i oni pokazują nam jakieś tu rośliny, nawet mają imiona na ptaki, które tutaj chodzą u nas po naszym placu przy domkach. Oni już kojarzą, który to jest ptak, jak, co on robi. I my czuliśmy właśnie to, że oni, mimo tej wszechobecnej turystyki masowej, która nas tu otacza, oni starają się to miejsce zachować takim w najlepszym stanie, jakie jest. No a do tego tutaj, jak ty jeszcze mówiłaś o tych swoich wspomnieniach ze Stanów, no to my musimy przyznać, że mamy tutaj wybitnie dobre warunki pracy, jak na tak prostą pracę i to jeszcze sezonową, że właśnie mówisz, tak jak wspomniałaś, mamy własną kuchnię, łazienkę, właśnie mamy też bardzo dużą elastyczność w pracy, że pracodawcy są w stanie się do nas dostosować pod wieloma względami i to wszystko na pewno mega pozytywnie wpływa na nasze odczucie i na to, że my chcemy pracować, że nie mamy czegoś takiego, że jest super, jest to super miejsce i pięknie nam się tu podoba, ale nie lubimy tej pracy, bo nas źle traktują, bo właśnie musimy mieszkać w 10 osób w jednym pokoju, tylko to jeszcze nas tak podbudowuje do tego, żebyśmy byli jak najlepsi w tym wszystkim. Zdecydowanie odkryliśmy ten sens tutaj. Przyjeżdżając już, bo nie mieliśmy za bardzo oczekiwań. Po prostu znaleźliśmy tą pracę w sumie przypadkiem i było to, tak szczerze powiedziawszy, naszym główną naszą motywacją było to, że to jest coś nowego. A wiadomo, że na tej wizie, na której jesteśmy, nie będziemy wykonywać żadnej ambitnej pracy, nie oszukujmy się. Więc jeśli tylko mieliśmy możliwość nauczenia się czegoś, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy, to stwierdziliśmy, że podejmiemy to ryzyko. No i na miejscu okazało się, że jakby ma to dużo większe znaczenie niż się spodziewaliśmy. To jeśli chodzi o to, co to za wiza i jak to wygląda w praktyce, to ja tutaj odeślę do podcastu Ani, jest jak jest, bo Ania nagra z Wami rozmowę na temat takich praktycznych aspektów właśnie tej wizy Work and Holiday i porównacie zarówno Australię i Nową Zelandię, więc my nie będziemy się zagłębiać w praktyczne szczegóły, zostawię Wam linka do podcastu Ani. A chciałabym właśnie zapytać, jak to było w momencie, kiedy nie mieliście aż takiej fajnej pracy? Bo ja już poznałam Waszą historię trochę, jak to wyglądało w Australii i to nie zawsze było kolorowo, bo może się wydawać, że super, zaaplikuję o wizę Work and Holiday, pojadę, wszyscy będą czekać na mnie z otwartymi ramionami, ja będę pracować i nie będzie w ogóle żadnych przeszkód. Ale historie, które opowiadaliście, no to brzmiało jak naprawdę bardzo dużo trudności po drodze do pokonania. I też mieliście pracodawców, którzy nie traktowali Was z takim szacunkiem jak tutaj. Jak Wy się czuliście? Czy byliście tak samo szczęśliwi, albo czy w ogóle byliście szczęśliwi, kiedy pracowaliście na przykład na farmie w Australii i ktoś traktował Was z góry jako po prostu Polaków, którzy przyjeżdżają dorobić? Ja muszę powiedzieć, że może czułam inne emocje niż czuję teraz, bo na pewno nie czułam tylko szczęścia i satysfakcji, ale zdecydowanie czułam również często smutek, często poniżenie. Ale mimo wszystko, dzięki temu, że wiem doskonale, jaką mam wartość i znam swoją wartość i nie pozwolę nikomu, żeby jakby mógł wpłynąć na to, mimo że, nie wiem, jest moim szefem, kimkolwiek, to muszę przyznać, że jednak to poczucie szczęścia mimo tych ciężkich doświadczeń było takie same. Bo byłam w nowym miejscu, mogłam je odkrywać i jakby to był mój cel. Więc różne ciężkie sytuacje, w moim przypadku przynajmniej, nie wpływały na moje poczucie takiej satysfakcji i po prostu szczęścia, bo robiłam po prostu to, co chciałam. Ja jeszcze mogę dodać, że tych przykrych doświadczeniach właśnie podczas tej podróży po Australii bardzo siebie wspieraliśmy i wymienialiśmy się trochę tymi kryzysami. Nigdy nam się nie zdarzyło jakoś, żeby te kryzysy nam się nałożyły. Może to była podświadoma właśnie jakaś taka potrzeba ochrony tej drugiej osoby, że wtedy włączał się nam jakiś dodatkowy bieg w naszym organizmie. Ja normalnie mam łzy w oczach. Nie mogę. No tak było, tak ale było. Ale tak było, więc żeby ta druga osoba czuła to szczęście. Staraliśmy się na każdym kroku. Albo wsparcie chociaż. Tak, i moim zdaniem to jest takie. Nawet ja tak mam z moimi znajomymi, że jak wiem, że ktoś ma ten zły dzień albo właśnie komuś jest gorzej w podróży, to ty tak wtedy starasz się nadrobić, ale wiesz, że to działa w dwie strony. Jest i to jest super. Takiego. Tak, tak, tak. I to jest właśnie coś, nawet czego ty nie kontrolujesz, tylko po prostu jakaś nagle taka super moc ci się włącza. Nie wiadomo skąd. I mimo to, że mieliście trudne doświadczenia w tej Australii i na farmie było ciężko albo bardzo trudno było wam znaleźć pracę, nie mieliście tak, że po co my tu przyjechaliśmy, miałem
miałam super pracę jako jakiś analityk w Warszawie, ja mogłam kończyć studia psychologiczne, znaczy nadal je skończysz, ale zrobiłaś sobie przerwę, zrobiłaś sobie dziekankę na potrzeby tego wyjazdu i nie mieliście tak, że robimy taki trochę downgrade tego, czym moglibyśmy się zajmować w Polsce i robimy tutaj prostą pracę i jeszcze nie jesteśmy po prostu za to dobrze traktowani. Co my w ogóle tutaj robimy? No to ja przed wyjazdem do Nowej Zelandii miałem wiele wątpliwości, które gdzieś kryły się we mnie. No i to przede wszystkim na tym obszarze zawodowym, że nawet teraz w Polsce, jak byłem chwilę gdzieś tam, popracowałem jako analityk znowu i gdy mogłem sobie pracować czy w domu, czy w biurze, ale właśnie w ciepłym miejscu, gdzie wszyscy traktują mnie też z szacunkiem i wręcz uznaniem, bo jeszcze jako praca analityka to jest taka praca doradcza, więc to jest takie... No to jak sobie myślałam o tym, że może zaraz będę zbierał jakieś owoce, będę brudny, będę wstawał o 5 rano, może będę mieszkał właśnie z kilkoma osobami, tak, w jakimś kontenerze, no to tak nie odliczałam tych dni do Nowej Zelandii za bardzo, tak czułem, że pewnie będzie fajnie, ale trochę się tego bałem, co my tu zastaniemy. Bo wiedziałam, że można trafić bardzo, bardzo różnie, ale nie miałam, akurat tak długofalowo nie miałam poczucia zmarnowanego czasu, jeśli chodzi o to pytanie, że to jest jakiś downgrade i że może właśnie powinienem się teraz jak najmocniej rozwijać, ponieważ traktuję to jako nowe doświadczenia, unikalne doświadczenia, bo wiem, że to jest jedyna szansa w moim życiu, że ja mogę spróbować pracy w jakichś dziwnych zawodach na drugim końcu świata. I mieszkać w takim, unikalnym miejscu, bo tutaj też musicie wiedzieć, że nie można tutaj zamieszkać. Jest tutaj mały hotelik. Ile tutaj kosztują noclegi? Jest $600 za noc? 700 nawet. 700 chyba. Nowozelandzkich, czyli jakieś 1500 zł za noc. Można tutaj zostać w Milford, a wy macie tutaj po prostu chatkę na kilka miesięcy, więc też myślę, że to jest naprawdę doświadczenie mega unikatowe, więc my się czujemy naprawdę wdzięczne i zaszczycone, że mogłyśmy spędzić tutaj też kilka dni, bo zazwyczaj też turyści przyjeżdżają tutaj chyba rano i od razu robią cruise i wyjeżdżają. No, a my miałyśmy tutaj po prostu o wiele ciekawsze doświadczenie. I jaki jest wasz taki długofalowy cel? Czy wy macie jakieś takie długofalowe cele, jeśli chodzi o podróżowanie i dlaczego na przykład nie zarobiliście sobie tych pieniędzy w Polsce, pracując w jakichś miejscach, które może są bardziej komfortowe i nie zdecydowaliście się na jakiś taki wyjazd, nie wiem, do Azji Południowo-Wschodniej, do jakiejś Tajlandii, jakiś taki backpackerski kierunek, no bo są miejsca, w których tak naprawdę moglibyście wziąć te same pieniądze, bo jak myślę sobie o moim wyjeździe jakimś tam pierwszym do Tajlandii czy do Wietnamu, no to ja za 4000 zł byłam w stanie kupić lot i jeszcze tam przeżyć przez miesiąc na przykład, śpiąc w jakichś hostelach, a wy wyjeżdżaliście, nie wiem, z jakimiś 10 000? To mieliście razem 10 000 czy po 10 tysięcy? Po 10 tysięcy mieliście na osobę. Mieliście po 10 tysięcy na sam start w ogóle i dalej musieliście pracować. Dlaczego wybraliście akurat te kierunki? My ogólnie marzyliśmy o tym, żeby wyjechać gdzieś na rok. Ja miałam możliwość wzięcia dziekanki na cały rok, więc chcieliśmy jak najlepiej wykorzystać ten czas. I wiedzieliśmy o tym, że niestety ale w moim studenckim życiu nie jestem w stanie odłożyć takiej ilości pieniędzy, która pozwoliłaby nam na podróżowanie tak długo, jakbyśmy tego chcieli. Oczywiście wchodziły w grę jakieś krótsze wyjazdy na kilka miesięcy, na przykład do Azji Południowo-Wschodniej i bylibyśmy w stanie to zrobić, ale po prostu szukaliśmy opcji, która pozwoli nam przez cały rok podróżować. No i też jakby wiadomo jest to, że w Australii zarobki są na totalnie innym poziomie i sam ten wyjazd też pozwolił nam dużo więcej tych pieniędzy zarobić. Mniejszym nakładem pracy. Tak, mniejszym nakładem pracy, mniejszym zużyciem energii, więc po prostu chcieliśmy z tego skorzystać. A czy doradzilibyście też innym osobom, które byłyby gotowe na takie ekstremalne, nazwałabym to, doświadczenie i też bardzo wymagające, bo to nie jest tak właśnie, że ktoś daje wam pracę na tacy, tylko wy dostajecie wizę i dostajecie to pozwolenie, ale tak naprawdę później musicie sami sobie znaleźć tą pracę. Czy polecalibyście innym ludziom takie doświadczenie, czy to w Australii, czy w Nowej Zelandii, czy to jest raczej dla ludzi o mocnych nerwach i dobrym wsparciu psychologicznym partnera i partnerki? Ja bym
bym powiedział, że najpierw warto właśnie zrobić pewien research o tych miejscach, do których się wybieramy, czy to Australia, czy to Nowa Zelandia, bo ten świat jest naprawdę inny. On jest bardzo odizolowany, często w ekstremalnych warunkach, warunkach atmosferycznych, ale też mogą być ekstremalne warunki pracy, tak jak tutaj nasza historia nawet pokazała. Więc jest to trudne do doradzenia komuś, że to komuś się na 100% to spodoba, więc ja bym powiedział, że warto, jeżeli ktoś marzy o jakiejś podróży na właśnie gdzieś, żeby sobie czegoś spróbować nowego, jeszcze popracować, ale nie bać się porażki, bo to nie jest porażka, jeżeli po 3 miesiącach, czy nawet po miesiącu stwierdzicie, to miejsce nie jest dla mnie, nie daje tu rady. To nie jest żadna porażka, to jest po prostu, to nie jest dla was, ale spróbować zawsze warto. Mega. Mam takie pytanie jeszcze o to, czy wy zawsze byliście tacy pozytywni i optymistyczni? Czy stało się w waszym życiu coś takiego, że zmieniło wasze podejście do tego? Bo też zastanawiam się, na ile to jest trochę wyuczone, na ile można się u tego właśnie zdobyć tą umiejętność, nie wiem, pozytywnego patrzenia na świat, szukania innej perspektywy, a na ile to jest po prostu jakiś temperament, genetyka i na ile po prostu rodzimy się jakimiś takimi optymistami. No. A może właśnie, mamy tutaj przyszłą psycholożkę. Co powiesz na ten temat? Czy my się rodzimy optymistami? Czy ty już miałaś takie przedmioty na studiach? Ja muszę przyznać, że właśnie i z literatury, i z mojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że bardzo duże znaczenie ma to właśnie, jacy się rodzimy i te nasze geny. To też moje mają podcasty na to mają bez sensu. Ale, znaczy to jest tylko część tego wszystkiego. Bardzo ważne jest również, żeby umieć to podtrzymywać. I oczywiście można się też tego nauczyć. Ja akurat z tego, co pamiętam, zawsze miałam pozytywne nastawienie do większości jakichś różnych przygód czy sytuacji, które mnie spotykały. Ale powiem szczerze, że widzę to, że gdyby nie mój jakby wkład, edukacja i jakby czytanie o tym i po prostu pogłębianie tego przez całe tak naprawdę życie, to mogłoby się to w zupełnie innym kierunku potoczyć i myślę, że to mogłoby się z czasem zmienić, a jednak właśnie to, że mam pewne predyspozycje na pewno do tego, żeby patrzeć przez różowe okulary, plus jeszcze właśnie nauka i to środowisko, które mnie otacza. Szalony partner. Dokładnie. To ma na pewno bardzo duży wpływ na to, że to się nie zmienia po prostu i wciąż jednak idę przez życie z takim pozytywnym nastawieniem. A ty, Janusz, jak to było u ciebie? Zawsze byłeś taki optymistyczny? Zawsze byłem optymistą, ale no życie składa się z wzlotów i upadków i właśnie pamiętam, że na przykład u mnie początek pandemii to był chyba najgorszy okres w moim życiu, gdy chyba pierwszy raz czułem się tak zdołowany i to przez długi okres czasu. No nie widziałem przyszłości mojej, ponieważ wszystko nagle miałem bardzo wiele planów, też i podróżniczych i nie tylko. Nagle musiałem siedzieć w domu i nie mogłem z tym nic zrobić. No ale potem właśnie wszystko powoli zaczęło się układać i zaraz poznałem Magdę i bardzo szybko... Świat nabrał barw. Tak, i bardzo szybko udało nam się być razem i widzę, jak bardzo na przykład nasz związek pomógł mi zaakceptować siebie. To, jaki jestem, to, że właśnie jestem może często na przykład wycofany, to nie jest nic złego, tylko to jest moja cecha, którą wręcz mogę wykorzystać w pozytywny sposób. Też na przykład Magda nauczyła mnie zadawać pewne pytania sobie, czy nam nawzajem, których nigdy sobie nie zadawałem. Gdzieś rozmawiać o tych emocjach, chociaż wiem, że rozmowa ze mną jest bardzo trudna, o emocjach czy o czymś głębszym. O, Magda teraz wzdycha. Ale robię jakieś postępy i na pewno widzę też tego efekty. Jakie miałeś plany wtedy w tej pandemii i cieszysz się teraz, że nie wyszły? To były w sumie, pierwsze plany to były takie na, miałem już bilety do Gruzji, do Rumunii, miałem jechać z babcią w góry, to były takie 3 wyjazdy chyba w przeciągu 2 miesięcy. Potem ja też chciałem się przeprowadzić może na rok do Budapesztu, zobaczyć jak to jest mieszkać w Budapeszcie, albo chciałem też pojechać do Azji Południowo-Wschodniej tam na parę miesięcy, więc moje życie pewnie by wyglądało inaczej, ale zupełnie nie żałuję tego, jak się potoczyło w najmniejszym stopniu. No, bo w sumie gdybyś wyjechał do Budapesztu czy Azji Południowo-Wschodniej, to możliwe, żebyście się nie poznali. Prawdopodobnie tak. O, widzisz. I widzicie, to jest moim zdaniem taka wielka lekcja i ja też lubię patrzeć na takie trudne albo złe doświadczenia,
przez pryzmat tego, że okej, dobra, może to, co się stało, nie jest fajne i przyjemne, ale nie wiem, jaki będzie końcowy wynik tej jakby sytuacji. W ogóle była taka przypowieść, jejku, ona jest dosyć długa, była o takim, nie wiem, czy to był chiński, czy jakiś taki rolnik, do którego właśnie przybiegły jakieś konie i sąsiedzi mówią, ale super, masz dzikie konie w ogóle za darmo, nie? No i później on powiedział, zobaczymy. No i później jego syn zaczął jeździć na tych koniach, no i złamał nogę. No i oni mówią, Boże, jaka to tragedia, że twój syn złamał nogę przez te konie. Zobaczymy. No i później przyszło wojsko, żeby zabrać młodych ludzi na wojnę, a jego nie zabrali, bo miał złamaną nogę. I oni mówili mu, ale super w ogóle, że twojego syna nie zabrali. On tylko powiedział, zobaczymy. Jakby nigdy nie wiemy, jak, czy jakaś super sytuacja, czy jakaś negatywna sytuacja będzie wpływać na rozwój wydarzeń. I wiem, że mega trudno się patrzy na, albo w ogóle przeżywa, nawet nie patrzy, jakieś, nie wiem, rozstania, albo ja też się czułam fatalnie w pandemii na początku, bo ja z kolei miałam ten problem, że właśnie też dobrze zarabiałam, miałam super fajny projekt, ale no nie można było nigdzie pojechać. Miałam też bilet na Bali, nie poleciałam na to Bali. No i pojechałam na jakieś Kanary, na których nie chciałam być. Tam poznałam właśnie też miłość mojego życia, która już nie jest moją miłością życia i wtedy jakby życie tak bardzo się może obracać i mega się cieszę, że poznałam tego faceta, bo moje życie nie byłoby i ja też nie byłabym taką osobą, jaka jestem, gdyby nie on. Później właśnie w trakcie rozstania myślisz sobie, Boże, co za tragedia, w ogóle życie się skończyło, a później patrzysz, w sumie to dobrze, niech każdy idzie w swoją stronę, super fajnie spędziliśmy czas, teraz jestem gotowa na kolejne przygody, więc naprawdę, jak jesteście teraz w jakimś trudnym momencie, to przypomnijcie sobie przypowieść o koniach. Jakby zawsze to pamiętam, pewnie powtarzam to naprawdę w bardzo skaleczonej wersji, ale jakby przekaz jest naprawdę fajny. Zastanawiam się, jak wpłynęło też na Was i Wasze poczucie szczęścia takie życie za granicą, bo jednak już trochę czasu spędziliście i w Australii, i w Nowej Zelandii i też sporo podróżowaliście, w szczególności Ty, Janusz, żukiem przez świat. To na pewno bycie za granicą i oglądanie różnych miejsc daje tyle lekcji, których nie bylibyśmy w stanie się nauczyć żyjąc w Polsce, oglądając filmy, czytając książki, ale dopiero gdy pewne miejsca, osoby, sytuacje zobaczymy na żywo, to dopiero to czujemy i na pewno uczy to prawdziwej tolerancji, przynajmniej w moim przypadku, gdy widzę, jak w różnych kulturach ludzie są wychowywani, jak to wpływa na właśnie na ich zachowania, na ich poglądy, że wszyscy jesteśmy różni, a jednocześnie mam poczucie, że naprawdę praktycznie wszyscy ludzie są dobrzy, z małymi wyjątkami, ale właśnie ta dobroć na całym świecie, że świat jest bezpieczniejszy niż się wydaje. To jest to, czego się nauczyłem. To z takich podróży, a mieszkania za granicą to już są zupełnie jeszcze inne wyzwania, ponieważ ja mieszkając szczególnie w Australii zupełnie inaczej spojrzałem na wszystkie osoby, które przyjechały do Polski, do pracy, żeby u nas zamieszkać. Jak to jest trudno wtopić się w tą społeczność. Bo jednocześnie ja zauważyłem też, że na przykład ja w Polsce nie mam za bardzo żadnych znajomych wśród osób, które się przeprowadziły do Polski, tylko to są Polacy. Nigdy tego jakoś nie selekcjonowałem, ale wydaje mi się, że trochę jest tak, że jednak często te społeczności, powiedzmy natywne, w sensie te społeczności naturalne, one się trzymają ze sobą i bardzo ciężko się do tego wbić. I ja czułem tą barierę. Po raz pierwszy w życiu czułem to, że nie mam idealnego angielskiego, że nie znam kontekstów popkulturowych, że może wyglądam inaczej, że to stawia pewną barierę, że mogę dojść, mogę porozmawiać, mogę poprowadzić small talk, ale ciężko mi jest poznać tych ludzi, takich jakimi oni są często. Ale ty też właśnie nawet znasz angielski i w Australii się mówi po angielsku, wiadomo, jeszcze nie słyszałam, no gdzieś tam słyszałam australijski, angielski, na pewno jest też trochę trudniej, ale jak ktoś przyjeżdża do Polski nie znając polskiego, to w ogóle musi być wyzwanie, znalezienie pracy i w ogóle wtopienie. Nawet nie pomyślałam też o tym, bo w sumie też nie pracowałam nigdy za granicą, poza tymi Stanami, ale tam w miarę łatwo było się jakby też, było bardzo dużo, bardzo międzynarodowe środowisko, bo wszyscy praktycznie tam byli z work and travel w tym miejscu i też można było pogadać z Amerykanami, ale no mega ciekawy wątek podnosisz i myślę, że warto się zastanowić, czy mamy w swoim otoczeniu, nie wiem, osoby z Ukrainy chociażby, które może potrzebowałyby znajomych i jakiegoś takiego towarzystwa. Czy masz jeszcze coś do dodania? Bo ja jak zwykle
zwykle przerywam. Nie, to mniej więcej skończyłem w tym miejscu, ale też w naszym kontekście od razu też myślałem o osobach, o wszystkich osobach z Ukrainy, które przyjeżdżają, które u nas pracują, a właśnie jednocześnie troszkę, mam wrażenie, są na uboczu, że tak się troszkę mijamy w tym życiu prywatnym. Takim. Nic mnie nie wkurza tak bardzo, jak ktoś, kto mówi, a no bo nawet nie będę mówić, powtarzać brzydko, jak się mówi o osobach z Ukrainy, które przyjeżdżają do nas do pracy i no bo oni coś tam i zabierają pracę, a ja mówię, serio? Czy ty widziałeś, jaką pracę oni wykonują? Czy naprawdę chciałbyś się zamienić na tą pracę? Straszne to jest. Nic mnie tak bardzo nie wkurza, jak właśnie ludzie, którzy mówią, o, no bo oni przyjeżdżają i zabierają miejsca pracy. Albo, że przyjeżdżają na jakiś zasiłek na przykład. To nawet nie będę komentować takiego. Nie róbcie tego. A ty, Magda, jak u ciebie z tym mieszkaniem za granicą albo podróżowaniem, jak to na ciebie wpłynęło? No myślę, że Janusz tu wszystko bezbłędnie już przedstawił. My też bardzo dużo o tym rozmawialiśmy, więc mamy bardzo podobne wnioski, ale zdecydowanie uczy to otwartości po prostu. I otwartości na innych ludzi i też takiej otwartości po prostu umysłu na to, co ty możesz w ogóle w życiu robić. Bo poznaje się różnych ludzi z różnymi historiami i naprawdę ja dzięki podróżom nauczyłam się, że nie ma w ogóle dla mnie granic, że mogę robić naprawdę co tylko wymyślę i tylko wymaga to ode mnie pracy, zaangażowania, ale jest to całe spektrum po prostu różnych możliwości. Mhm. Ale to też właśnie nie jest trochę tak, że my się często martwimy, a jak my znajdziemy pracę, albo nie zmieniamy pracy, bo wydaje nam się, że nie wiem, nie znajdziemy jakiejś innej, albo właśnie obawiamy się, że nie wiem, spadniemy z tej hierarchii jakby społecznej, bo jakoś tak wydaje mi się, że bardzo wartościujemy samych siebie poprzez pracę, którą wykonujemy i wydaje nam się, że właśnie praca parkingowego to coś gorszego i my jesteśmy mniej wartościowymi ludźmi, więc fajnie, że w ogóle zaznaczyłaś to, że nieważne jaką pracę wykonujesz, jakby twoja wartość jako człowieka się w ogóle nie zmienia, bo to tylko zadanie, jakie gdzieś tam wykonujesz, więc mega fajne jest to, co powiedziałaś, bardzo mi się to podoba. A jak to jest u was z gorszymi dniami? Czy miewacie złe dni, czy zawsze jesteście tacy pozytywni? I jak sobie radzicie w takie gorsze dni? Macie jakieś strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami? No pewnie jak każdy mamy gorsze dni, wiadomo, po prostu wtedy trzeba dać sobie tą przestrzeń, może do odpoczynku, może do po prostu jakiegoś relaksu, ale nie jest to częste. I niemocne, bym powiedział, w naszym przypadku. Tak, i często wynika to po prostu ze zmęczenia. Ja myślę, że jakby warto wtedy po prostu poświęcić czas na może przemyślenie, czym to jest spowodowane, czy właśnie zmęczeniem, czy może coś się wydarzyło, jakby taką refleksją po prostu, bo to ja też mam takie podejście, że emocje jakby, to trochę nie jestem jakby ja, tylko to jest jakby efekt czegoś, tak? Że moje emocje są z jakiegoś powodu, więc ja zawsze staram się po prostu, mimo że jest to ciężkie może podczas trudnego dnia, dojść do tego jakby, jaki jest powód tego, że ja się czuję tak, a nie inaczej w tym momencie. Może nie muszę tego naprawiać od razu, bo jakby każdy ma prawo do tego, żeby się czasem źle czuć. Każdy ma prawo do tego, żeby po prostu zawinąć się w kokon i położyć na tej kanapie. Ale warto jednak to poświęcić jakąś refleksję i może wyciągnąć z tego jakąś naukę na przyszłość. Mhm. No, słuchaj, że studiujesz psychologię. Chciałem to powiedzieć. Ty masz jakieś strategie na radzenie sobie z gorszym humorem? Ja też chyba się tego nauczyliśmy, że ja po prostu czasami muszę wtedy pobyć sam chwilę. I to jest moja strategia na radzenie sobie, że wtedy najlepiej posiedzę sam w pokoju chwilkę, coś poczytam i mi przychodzi też momentalnie zły humor, więc nie potrzebuję jakichś ekstremalnych sposobów. Jaka jest wasza definicja szczęścia? Tak może na koniec. Co dla was oznacza? Bo ciągle gadamy o tym szczęściu, fajnie, jesteśmy wdzięczni za to, że jesteśmy szczęśliwi. A czym jest dla was to szczęście? Jakbyście je opisali? Co to w ogóle oznacza? Czuć się szczęśliwym człowiekiem? Tak, to dla mnie na pewno to jest po prostu taki... To nie jest coś, co się czuje, tylko po prostu coś, co się wie. Jakby, bo można czuć radość, można czuć złość i smutek, ale szczęście to jest coś takiego, co mimo przykrych emocji, właśnie przykrych stanów, jakby ty wciąż wierzysz w to i masz nadzieję, że jakby jesteś szczęśliwy, tak? No, na pewno to jest bardzo ważne i myślę, że dla mnie tym jest szczęście. Plus jeszcze ten moment, kiedy mogę tym szczęściem dzielić się po prostu z bliskimi.
bliskimi, z moją rodziną. Mhm. Naprawdę jest to dla mnie ogromna wartość i jestem po prostu szczęśliwa i wdzięczna za tych ludzi, którymi się otaczam. Czasami też mogę się tym szczęściem podzielić z nieznajomymi na końcu świata, co no, też w ogóle mi sprawia. To mnie rozwaliło, bo wczoraj byłyśmy z Anią na rejsie i to w ogóle wy chyba byliście jeszcze bardziej szczęśliwi niż my, bo my miałyśmy akurat oczywiście, mówiąc o szczęściu, bardzo dużo szczęścia, że w nocy padało, a jeżeli w nocy pada, to wodospady są tutaj przepiękne i na czas naszego rejsu wyszło słońce, była tęcza, jak wy wróciliście z pracy, mówiliście, Boże, ale fajnie, że w ogóle mieliście taką super pogodę i wyglądało tak, jakbyście w ogóle wy byli na tym rejsie i cieszyli się jeszcze bardziej za nas, więc akurat potwierdzam. I uważam, że to jest naprawdę fajne i rzadko też spotykane, takie mam wrażenie. I ja na pewno też mam tu cechę, że lubię dawać szczęście i wręcz Magda, mam wrażenie, czasami też aż już mi podpowiada, żebym trochę myślał o sobie, bo czasami za bardzo poświęcam siebie, żeby ludzie dookoła mnie byli też szczęśliwi i żeby też często zauważyli czy przeżyli to, co ja przeżyłem, bo bardzo chcę, żeby jeszcze ktoś tego doświadczył, czasami właśnie kosztem jakiegoś swojego czasu, czy swoich sił i swojego zdrowia wręcz. A tak ogólna definicja szczęścia, no to właśnie to jest tak trudne pytanie, ale to jest... Ale to jest coś, co ci towarzyszy na co dzień. Towarzyszy. I to jest właśnie ta umiejętność tego czerpania z życia, tak jak ja już wcześniej mówiłem, tego korzystania i tego pozytywnego patrzenia nawet w trudnych sytuacjach. Że właśnie, mimo że teraz jest źle, to wiem, że zaraz będzie lepiej i że tyle dobrych rzeczy się ostatnio zdarzyło, zdarza i będzie się zdarzać, że właśnie jestem szczęśliwy i będę szczęśliwy. Myślę, że już nawet, kurczę, nie mamy za bardzo czasu, żeby poruszyć tematu żuka, który jest taki ciekawy. Zastanawiam się, czy ty zostawiłeś gdzieś na Instagramie, na jakichś storkach wspomnienia z tych podróży, czy to gdzieś jest jeszcze do przeczytania, zobaczenia? Tak, to Przygody Pana Żuka, tak nazywał się ten nasz projekt, nazywa się, bo w sumie on tak naprawdę działa od wyjazdu do wyjazdu, więc budzi się najczęściej w lipcu na 2 tygodnie, potem nic się nie dzieje i potem za rok się znowu budzi do życia. Czyli to nie jest koniec, wy tego żuka nadal macie i nim podróżujecie. Tak, mam bardzo ciekawe plany na przyszły rok. Może się zdradzić, czy to jest tajemnica? Obecnie mam w planach, nie wiem czy to wyjdzie, bo w przyszłym roku wypada 10-lecie pierwszej wyprawy żukiem, więc myślałem o tym, żeby zimą wybrać się na Nordkap. Okay. Bo nigdy nie jeździliśmy zimą, tylko zawsze to były wyjazdy letnie, ale żeby zabrać się zimą i pojechać zdobyć ten najdalej wysunięty punkt na północ w Europie, zobaczyć zorze i wrócić. Okej, okay, a myślisz, że właśnie tym autem to jest... Ile ten żuk ma lat? On wbrew pozorom nie jest taki stary, bo to jest 95 rocznik. To jest rocznik mojego urodzenia, czyli tak. 28. Nie jest taki stary, ale nawet my teraz mamy samochód z tego samego rocznika i to jest po prostu kilka epok dalej, że ten samochód był zaprojektowany w latach 50. i część elementów była już przestarzała, bo na przykład zawieszenie to jest wyjęte z samochodu z lat 20. i ono się nic nie zmieniło przez ostatnie stulecie. Więc ten samochód jest, mimo że data produkcji nie jest może jakoś bardzo, bardzo stara, to konstrukcja jest przedpotopowe. Okej, okay, myślisz, że da radę w ogóle nim pojechać? Są tam w ogóle opony zimowe, możecie do tego założyć? Czy tam jakieś łańcuchy będziecie konstruować? To znaczy, jeszcze nie myślałam nad wykonalnością tego projektu tak bardzo. To jest na razie luźno rzucony pomysł. A, okej. Okay. Bardzo mi się podoba twoje podejście pod tytułem nie wiem, czy to da się zrobić, ale będę to robić. Kocham. Ale bez tego nigdzie byśmy nie pojechali tym samochodem tak naprawdę, no... Tak, bo właśnie często są tam pomysły, że ludzie łapią się za głowę, ale jak się uprę, to znajdujemy sposób, żeby jakoś to wykonać. Gdzie byliście tym żukiem? Byliśmy... Pierwsza wyprawa, mieliśmy 18 lat, świeżo po maturze, ruszyliśmy w rajd z Womble, który jest takim rajdem charytatywnym starych samochodów komunistycznej produkcji i zdobyliśmy najwyżej położoną przełęcz w Europie. Wjechaliśmy na 2700 metrów tym żukiem. Potem zjechaliśmy aż do Chorwacji. Mieliśmy w planach Albanię, ale żuk nam się zepsuł i musieliśmy przez 7 dni koczować. Kto by pomyślał? Było koczowanie przez 7 dni na parkingu i czekanie na części z Polski. Potem mieliśmy jeszcze jedną wyprawę do Albanii i tym razem nam się udało. Mieliśmy też jedną wyprawę do Turcji, jedną
wokół Polski i jedną do Estonii. I w przyszłym roku, jakby się udało, już wspomniałem o tej zimowej edycji, ale może jeszcze by się udało zrobić letnią edycję, taką 3-tygodniową prawdopodobnie do Grecji i odwiedzenia na tych zakątków Bałkanów, których do tej pory nie udało nam się odwiedzić. Ale to wspólnie byście pojechali? Czy ty, Janusz, ze znajomymi? Czy wy we dwójkę? Wspólnie raczej. No, jeżeli obojgu nam będzie pasować termin, a tak zakładam, że no, będę tak celowo, żeby nam pasował, to wspólnie plus 5 lub 12 znajomych, bo... O wow, ile tam osób da radę wpakować? Bo ta ekipa nasza żukowa się tak rozrosła, ponieważ w Żuku mieści się 7 osób. Ale ja miałem zawsze ten problem, że nasze grono znajomych, które... kocha Żuka, liczyło, myślę, liczy około 20 osób. Więc to był zawsze dla mnie najtrudniejszy element całej wyprawy. Bo ja nie chciałem wybierać, chciałem zawsze, żeby to jakoś naturalnie się zrodziło. No ale trudno, no jednak pewnym osobom trzeba zaproponować czasami pierwszej kolejności i zawsze był ten ciężki element tego, bo nie chciałem nikogo... Pominąć. Tak, pominąć. I wtedy mój bardzo dobry przyjaciel Sebastian kupił Lublina, który jest takim bratem Żuka, powiedzmy troszkę nowszym Żukiem. Więc mamy już drugi samochód i 2 lata temu drugi mój kolega kupił Żuka, więc obecnie mamy 3 samochody, więc jesteśmy w stanie zabrać 21 osób, jakby się udało, żeby 3 auta były sprawne. Czy to nie jest duże wyzwanie? Pogodzić 21 osób, 21 różnych osobowości podczas jednej wyprawy? Jest ogromne. Ja mam doświadczenie właśnie w organizowaniu już 2 wypraw na 14 osób i zawsze sobie mówię nigdy więcej, ponieważ ja ich kocham, ale po wyjeździe ich nienawidzę. Ale jeszcze u mnie te grono znajomych, z większością osób znam się z harcerstwa i te osoby prowadziły jakieś grupy, właśnie jakieś drużyny. I praktycznie każdy ma wyrobione takie bardzo silne zdolności przywódcze, więc to jest taka po prostu ekipa mocnych charakterów, że na przykład jak wieczorem siadamy przy stole i rozmawiamy, to mi czasami, żeby powiedzieć jakieś zdanie, to ja muszę tak walczyć, bo po prostu każdy tylko się przekrzykuje i jesteśmy zawsze najgłośniejszą ekipą w okolicy, więc to jest takie... Ciekawe, ale bardzo obciążające. To teraz pewnie czujesz się ze mną i z Anią, jak z 20-osobową ekipą, bo my z Anią jesteśmy też chyba takim typem charakteru, który nie daje dojść do głosu. Jesteśmy najgorsze w tym. Jest cudownie, jest jak w domu. Ja nie uważam, że taka jest. Teraz osoby, które dotarły do ostatnich minut tego podcastu, usłyszały jeszcze Anię w tle, bo dzielimy jeden salon, jedno studio nagraniowe. Jeśli ktoś chciałby podejrzeć przygody Żuka i wasze przygody, gdzie można znaleźć was w mediach społecznościowych? Czy coś tworzycie, albo czy macie w planach tworzyć trochę więcej i pokazywać wasze podejście do podróży i życia? No to nasze wspólne podróże można obserwować na Instagramie. Mamy konto, które nazywa się Zawijamy i może nie ma tam bardzo dużo postów, nie jesteśmy aż tak aktywni, jakbyśmy chcieli, ale na stories naprawdę myślę, że na bieżąco można śledzić to, co robimy i jakie miejsce odwiedzamy, więc myślę, że warto zaobserwować ten profil po to, żeby zmotywować was do większej ilości postów. To też prawda. W planach na pewno mamy, żeby zacząć robić te posty i działać bardziej aktywnie. A przygody Żuka? Przygody pana Żuka z litery Z na Instagramie i na Facebooku. Na Facebooku szczególnie te pierwsze wyprawy, jak ktoś by chciał sobie pogrzebać, są super opisane. Ta pierwsza wyprawa z 2015 roku jest... No mieliśmy chłopaka, który mega barwnie i fajnie opisywał wszystkie nasze przygody, więc tam można sobie zobaczyć, jak ktoś chce więcej poczytać, bo na Instagramie są głównie zdjęcia i stare storieski, więc polecam sprawdzić oba profile i na przygody pana Żuka nie bójcie się, że nic się nie dzieje, bo jak zaobserwujecie, to prawdopodobnie to się coś wydarzy. W lutym czy marcu nagle pojawi wam się story z tego profilu. Myślę, że ciężko prowadzić taki profil, który właśnie jest sezonowy. Jestem bardzo ciekawa tej wyprawy na północy. Ja na pewno będę obserwować i nie będę aplikować o dołączenie, bo ja nie lubię takich zimnych kierunków. Wiecie co, bardzo wam dziękuję za to, że zechcieliście wystąpić w tym podcaście. Wiem, że pytania były trudne, ale uważam, że naprawdę bardzo ciekawa rozmowa i myślę, że też za rzadko rozmawiamy na takie tematy ogólnie w społeczeństwie, że siada się raczej przy jakimś browarze i gada się o głupotach, a za rzadko rozmawiamy o szczęściu. Także bardzo wam dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.
My również bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki. Również dzięki.